Znowu musimy jechać do Warszawy. To nie tylko daleka podróż, ale znowu drogie hotele w Warszawie. Hotele w Warszawie nie muszą być drogie. Jest spółdzielnia socjalna Warszawa, która prowadzi hostele. Mają bardzo dobre ceny. Czy poza cenami coś tam jeszcze jest atrakcyjnego? Według mnie tak. Jest fantastyczne wnętrze, fantastyczna atmosfera, wegańskie jedzenie. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj zapraszamy Państwa na film, a potem do korzystania usług z hostelu Emma. Zapraszam. Jestem Marcia. Ja mam na imię Hania. Ja Matylda. Byliśmy w hostelu Emma. Były super łóżka, lubią twarde i małe poduszki. I jeszcze były piętrowe. Były bardzo ciepło i przyjemnie. Były bardzo dobre tosty z dobrym tostem. Dobrze. Dzień dobry, nazywam się Łukasz. Ty się nazywasz Łukasz? Jacek. Dzień dobry, nazywam się Jacek. No. Chciałam powiedzieć Kasia, ale nazywam się Gosia i mieliśmy powiedzieć coś więcej o sobie. Więc ja zajmuję się grafiką komputerową, teraz uczę się typografii i składanie pięknych książek. To jest coś, co mnie interesuje bardzo. Oprócz tego skończyłam kulturoznawstwo i animację kultury. Od jakiegoś czasu działam w kolektywie UFA, czyli Fundacji Centra i jest to... No to jest... To jest dla mnie to jest trochę taka baza, jak można pracować i co próbujemy wcielić tutaj w życie, czyli ta niehierarchiczność i podejmowanie decyzji na zasadach konsensusu. Oprócz tego robiłam wiele różnych rzeczy i jednym z głównych moich zainteresowań jest feminizm. Nazywam się Łukasz, skończyłem biologię, ale nie jestem, nie byłem nigdy zainteresowany na tyle biologią, żeby pracować w zawodzie. Zawsze jakoś szukałem swojego miejsca w różnych innych, przy różnych innych okazjach, próbowałem różnych innych działalności. No i tak spółdzielczość i założenie spółdzielni socjalnej mi najbardziej odpowiadało i odnalazłem się w tym, że tutaj pracuję. Praca tutaj sprawia mi przyjemność i satysfakcję. Mam na imię Jacek, z wykształcenia jestem archeologiem. Pracowałem chwilę w zawodzie, ale jakoś nie odnalazłem tam spełnienia. Jestem archeologa i uczestniczyłem i uczestniczę w różnych kolektywach tak samo i przez to jakby to, że jest spółdzielnia, coś co jest związane z też taką kolektywną pracą i tutaj z naszym kolektywem spółdzielczym Emma, to jakby no... My jako grupa, jakim cudem my się wszyscy zebraliśmy do rady, że się po prostu od jakiegoś czasu wszyscy znaliśmy i lubiliśmy i pracowaliśmy razem. I poprzez to mieliśmy jakieś takie poczucie, że już coś tam zostało wypracowane, więc ta praca będzie fajna. A z drugiej strony jakby ja na przykład zapraszając różne osoby, wychodziłam z założenia, że fajnie jakby były tu osoby z różnymi umiejętnościami. I każdy z nas jest troszeczkę jakiegoś takiego innego konika. Albo po prostu umie inne rzeczy, tak jak Piotrek, absolutnie wszystko jest w stanie zrobić pod kątem i remontu, ma fajne pomysły na jakieś designerskie rzeczy i rozwiązania. Kasia jest świetna, jeśli chodzi o jakieś takie biurokratyczne rzeczy. Łukasz jest pasjonatem, można powiedzieć, marketingu, bo uwielbia, tworzy kolejne strony i tam promuje różne, poprzez to różne idee. Jacek jest najlepszą osobą do obsługi klienta. Jest recepcjonistą miesiąca, kwartału, pół roku i roku. Poza tym jest, umie naprawiać rowery, więc mamy jako posiadacz pożyczalni. To jest jakby cecha bezcenna. Ja jestem skrupulatna, więc zajęłam się jakimiś księgowymi rzeczami. Emma od Emmy Goldman. Zastanawialiśmy się, kto może być. I to jest też trochę taka nasza patronka. Raz, że to jest dosyć historyczna już postać i to było bardzo dawno temu, kiedy działała i robiła różne rzeczy.
Poza tym ona też tak jakby poprzez swoje różne działania realizowała różne postulaty, jakby, które nam są bliskie, zarówno feminizmu, walki o prawa reprodukcyjne kobiet, o wyzwoloną seksualność, była totalnie zaangażowana w ruchy anarchistyczne itd., itd., więc myślę, że dlatego wyszła Emma. Spółdzielnia działa na zasadach równościowych. Wszyscy jesteśmy traktowani tak samo, zarabiamy tyle samo i mamy podobne jak gdyby funkcje. Oczywiście wszystko tak naprawdę w praniu wychodzą pewne drobne zmiany i okazuje się, że niektóre lepiej zajmują się inną dziedziną, ale podstawowa zasada jest taka, że wszyscy mają takie samo prawo do głosu i są na równi z innymi. Nie ma tutaj podziału na szefa czy też pracownika. Staramy się po prostu wszystko utrzymywać na takim, jak to się mówi, równoległym poziomie, czyli takim, że nikt tu nie jest w żadnej uprzywilejowanej pozycji. To się poniekąd wpisuje w nurt spółdzielczości w Polsce. Spółdzielnie w Polsce to jest bardzo ruch o bardzo bogatej historii. Mamy bardzo dużo doskonałych przykładów z Polski. I ogólnie w spółdzielczości chodzi właśnie o to, aby tworzyć takie sprawiedliwe miejsca pracy, aby ludzie sami się organizowali i mogli w własnym zakresie, własnymi siłami tworzyć alternatywę dla takiego wykluczającego kapitalistycznego modelu pracy, jaki jest dzisiaj obecny w Polsce. Przez jakiś czas byliśmy osobami bezrobotnymi. Mam też takie poczucie, że oprócz tego, że robimy troszkę inne rzeczy niż każda inna spółdzielnia, jaką poznałam do tej pory, to jakby to była trochę kwestia naszego wyboru, że chcieliśmy założyć spółdzielnię, że nie jesteśmy do końca tak permanentnie osobami wykluczonymi, że jakby nie chcieliśmy pracować w takim normalnym rynku, mieliśmy różne złe, przynajmniej ja sobie miałam złe doświadczenia w pracy pod kimś, gdzie musiałam spełniać czyjeś rosnące ciągle i bez ustanku wymagania i to było bardzo trudne. Co byście wyradzali jakoś osoby doświadczone? Czy ja oprócz Krajowej Rady to bym poleciła jeszcze FIS-ę, bo teraz zresztą będzie ruszał nowy projekt. Oni też są bardzo, oni zresztą prowadzą ten portal Ekonomia Społeczna.pl. Czyli Fundacja Inicjatyw Społecznych Ekonomicznych. Tak. Mają też ten program OS i tak dalej i my też z tego skorzystaliśmy. Jakby Urząd Pracy nie zapewnił nam takiego zaplecza merytorycznego, że my stworzyliśmy sobie pomysł i o tym pewnie jeszcze będziemy chwilę później rozmawiać, ale nikt nas nie nauczył na przykład, nie wiem, przedsiębiorczości, marketingu czy jakichś podstaw księgowości, żeby móc się w tym obracać. Jakoś sobie po prostu poradzić z takim przedsięwzięciem, jakim jest biznes. I jakby FIS-e było bezcenne w tym, żeby nam pomóc, bo po prostu znalazło nam ekspertów, którzy robili nam prywatne szkolenie w tym temacie. I wydaje mi się, że warto szukać wsparcia. Istotny jest pomysł. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o sukces jakiś taki biznesowy, to liczy się ten pomysł i sprawność organizacji. Natomiast jeśli chodzi o interpersonalne jakieś kompetencje i tak dalej, to również to też trzeba umieć sobie wypracować i to również wszystko przychodzi z czasem. Więc ja cały ten rok uznaję jako bardzo dobry, mimo tego, że finansowo to wcale nie wygląda to jakoś super, no ale wszyscy tutaj liczymy na to, że będzie coraz lepiej, no i rzeczywiście powoli zmierza ku lepszemu. Już jest tak, że do nas się odzywają osoby, które chcą założyć spółdzielnię socjalną. My, na ile tylko możemy, to zawsze pomagamy, zapraszamy tutaj na takie wizyty studyjne, udostępniamy jakieś nasze, te wszystkie papiery, dokumenty, któreśmy tam składali, pomagamy w wypełnianiu tego, piszemy listy intencyjne. Jeśli tylko jakaś spółdzielnia potrzebuje, jeśli nas zwróci, to nie ma kłopotu. Zależy na takim rodzinnej atmosferze w pracy. Że teraz mamy kolejne osoby, które chcemy zatrudnić i będą to panie do sprzątania, więc skoro my się znamy, że to się dosyć długo słyszeliśmy, że trzeba zrobić jakąś imprezę integracyjną, żeby nie było tego systemu współpracy lepsze, gorsze, ktoś jest bardziej postrzegany, widzialny, a są prace przezroczyste i niewidoczne, więc jakby próbujemy jakby wyrównać to, więc wkrótce to się wyci, to pewnie zrobimy taką imprezę. No to nie wiem, dziękuję. Na tyle. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zapraszam.
zapraszamy z chęcią, żebyście przyszli do hostelu Emma. Polecamy. Uszyby się dziękujemy za uwagę.